Mikołaj mnie zaraził. To jest jedyna osoba zdrowa w tym domu, która będzie się nami opiekować dzisiaj. Macie, dajcie znać, jak to u was wygląda, gdy facet jest chory. Nie? Idealnie. Po prostu gdzieś. Nie masz kataru, żona, kochanie. Ja czuję, tu mam tak sucho, głęboko. O, ma sucho w gardle i on uważa, że ma katar. O, no! Ja mam. Kaszu. Gorączkę mam. No możesz sprawdzić, jak mi wierzysz. No sprawdź. No ile? 36,1. Osłabiony! Ach, wiedziałam, miałam to powiedzieć, tylko z tym. Osłabiony jestem. 36,1 to. Ale ci, kochanie, robię. 34 i masz tą. No hipotermię. Hipotermię masz, więc. Mój mąż wpadnie zaraz w hipotermię, biedaku. No daj, przytulę cię. Chodź. Naprawdę? Naprawdę. Oszukujesz coś. Się śmiejesz ze mnie, zamiast mnie wspierać. Ja bym cię wspierał, gdyby była chora. No to herbatkę ci zrobię. Nie chcę. A grypę lecz. Nie chcę. A łyku jest, tabletki? Tak. Tak? Nie. A rosołek chcesz? Tak. Tak? Zrobię ci rosołek. A pierogi byś zjadł? Nie. A co byś zjadł? Kotleta samowego? Pizzę! Nie mam pizzy, ty robisz pizzę. A tak w ogóle? I szczególe, to tu macie Martę, ja zaraz przyjdę. To teraz też mi gardło po prostu boli. Normalnie już czuję, ja sobie zrobię herbatę. Mikiś? Ty nic nie ma, tu udaje. My facecie jesteśmy chodzi. To jest dobry moment, aby zacząć uprawiać jogę i medytację. Uważam, że najlepszy. Zimno mi jest. Droga, jeszcze mama, ty się ze mnie śmiejesz. Źle się czuję, no. Źle się czujesz? W ogóle dostaliśmy paczkę, dziękujemy bardzo. Marta, ja byłem, paczko macie. Od kogo to? Od Lidii. Od Lidii, już kiedyś dostaliśmy paczkę od Lidii. I babci. I babci, ale jeszcze jej nie odpakowywaliśmy. Tutaj mamy list. Martusia przeczyta list. Tak? Tak. Ty przeczytasz list, a ja będę rozpakowywał później. Dobrze. Chodź tutaj, będziesz czytać. Już nie. Chodź. Muszę zmniejszyć, bo mi się tutaj makaron gotuje. Zobaczyliśmy tylko, że jest list na górze, więc nawet go nie czytaliśmy jeszcze. Ale to chodź tutaj. Wiem, idę. Od Litki. O. Mam nadzieję, że będzie coś na choróbkę tutaj w tej paczce. Mamy piękny, długi list. Własnoręcznie napisany. Mikołaj, gdzie ty leżysz, chłopaku? Dobrze. Tak, żeby ci było widać. O. Poprzednio dostaliśmy wino od babci Lidii. Znaczy, w sensie, że nie babcia ma na imię Lidia, tylko od babci Lidki. I dostaliśmy jajka. Aha. A, jajka. No gorące, bo się raz ugotuje. I tym razem też coś dostaliśmy. Także jestem ciekawa, co tutaj w tym liście się kryje. Już na samym początku pozdrawiamy i babcię, i Lidię, i całą rodzinkę. Bardzo wiemy, dziękujemy. Bardzo dziękujemy i wiemy, że nas oglądacie, więc całujemy, ściskamy mocno. W ogóle się nie spodziewaliśmy jakiejkolwiek paczki. Nie mamy pojęcia, co jest w środku. Jesteśmy zaskoczeni, ale jednocześnie bardzo, bardzo jest nam miło. Także dziękujemy. Czytamy list. Tak też. Na samym początku chcę was przeprosić za co? Że dopiero teraz wysłałam paczkę. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że dostajemy jakąś tak, paczkę, nie więc absolutnie nie ma za to przepraszać. Długo zastanawiałam się, co mogłabym kupić, zrobić i włożyć do paczki. Postanowiłam jednak zaczekać na sezon letni, bo wiedziałam, że będzie sporo owoców w moim sadzie i ogrodzie. Bardzo lubię przetwarzać własne owoce, aby później zimą cieszyć się smakami lata. Moja radość i satysfakcja jest o tyle większa, ponieważ sama dbam o drzewka i krzewy. Obcinam, podlewam naturalnie, walczę ze szkodnikami. I tak, gdy już wiedziałam, jakie owoce obrodziły, mogłam godzinami stać przy kuchence i przygotowywać słoiki. Wybaczcie, że nie są one eleganckie, nowe i równe. Wykorzystuję to, co mam w domu, aby nie generować śmieci. I to jest piękne. Jednak najważniejsze, że zawartość jest w 100% ekologiczna i możecie spokojnie dać je Mikołaju. No, dorzuciłam też coś dla was na wieczór. Okazaliście tyle ciepła babci Rozali, dlatego postanowiłam o niej tutaj wspomnieć. Stan zdrowia babci się pogorszył. Przestała chodzić i potrzebuje większej opieki. Jej pamięć też się pogorszyła. Nie pamięta tego, co się działo w ostatnich latach. Ma problemy z rozpoznawaniem rodziny, ale nadal potrafi swoim poczuciem humoru rozbawić nas do łez. I śpiewa po polsku i ukraińsku, bo urodziła się we Lwowie na Kresach.
Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Wasze plany i marzenia spełniają się, a Mikołaj dostarcza mnóstwo uśmiechu i radości. Właśnie przyszedł. Trzymajcie się ciepło, jesteście ekstra w tym, co robicie. Uzałujcie Mikołaja i psiaczki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo jest nam niesamowicie miło, jednocześnie trochę smutno. Ze względu na babcię Rozalię, no. Tak. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, że dalej jest uśmiechnięta, dalej ma dobry humor i mam nadzieję, że będzie sobie przypominała i będą te momenty, kiedy będzie wszystko pamiętać. Tak. Już widzę słoiczki. No, to otwieramy? No już zobaczymy. Jemy banana. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Nie spodziewałem się w ogóle. Tak, no. Proszę, będziemy jeść. Sok z czarnego bzu. Ja w życiu nie piłam soku z bzu. Ciekawe, czy jest coś, co będzie na chorobę. Bez. No nie wiem, trzeba przeczytać. Sok z czarnego bzu chyba jest na takie, tak jak malin. No, co to jest czarne? Sok jabłkowy. Ale fajny! Nie mam jak, bo mam w jednej ręce banana, dzierżę banana dla naszego syna, a w drugiej strony dzierżę syna. Chcę spróbować tego soku. Sok z kwiatów bzu. I jak z kwiatów bzu tyle soku wyciągnąć? A to chyba się jakoś może... nie wiem. Gotuję. No może. Ty! Makaron! O Boże! Już będzie dobry. O, nie posoliłam go. Jezus, wszystko nie tak! Sok z malin. Jabłko z miętą. Ale czas! Dżem z czarnej porzeczki. Będziemy jeść. No co ty gadasz, piękne te słoiczki, zajebiste to. No też mi się tak wydaje. Dżem z czarna porzeczka. Super, że to nakleiłaś i że masz taką informację, co jest tak, w środku. Bo to spadła właśnie, czekaj, to jest tu. Dżem ze śliwki. A, te śliwki te żółte śliwki takie. Żółte. Jak... Miałem je na ogrodzie kiedyś. Domowy kubuś. Ale co? Mikołaj, dostaniesz kubusia. One są pasteryzowane, bo one są wszystkie zaciągnięte. Tak. A tutaj mamy... Chcesz kubusia? Obiecane jajka, dziękujemy bardzo. Super. Dobra, dajemy... O! Super, to jest zapasteryzowane. Mikołaj, nie patrz. Czy to jest winko babci Rozalii? Przepisy babci Rozalii bardziej chyba. A jak ładnie za ten, zamknięte. Jakieś to swojskie wino takie jak w tamto, co tak waliło w dykiel. Ojej, w dykiel, no. Bardzo dziękujemy, przepraszam, że Krzyś ma taki jest niemrawy. Chory. Tak, ale jest chory. Ale zaraz zobaczę, który sok jest na chorobę. Czuć, że są twarde. Tak? Tak. Jak strusia. No to czuć jest delikatne. Pokaż. Jajko z perliczki. Zobaczysz, poczujesz w ręku, że ono jest... No. Jest twarde, no nie? A teraz dla porównania weź sobie to. Czujesz od razu delikatność. Tak. A to jest takie... Żebyś zawiła. Ciekawe. Ale maleńkie. Kurde, ja cały czas myślę o tych swojskich kurach. Nie wiem jak ty, kochanie. No to zobaczymy, jak tam Grzechowi się uchowają. Przez zimę? Tak. Czy po zimie nie powie, że już nie chce kur. Ale my mamy co tym kurom dawać. Cholera tego jest. Dla takich dwóch kur to mamy im co dawać. Ale dwie kury to by nam chyba wystarczyły, co nie? Dwa jajka dziennie. No, przecież my czasami nie jemy jajek, no. Cały tydzień jemy jajek czasami. Tak, no to przecież rozbierasz. No chyba, że chcemy też mieć jajka dla, nie wiem, rodziny. Marta robi Mikołajowi tacie tak? Nie mamy dużo marcheweczki, musicie się z tatą podzielić. Tak? Podzielicie się? Ale słuchajcie, taka ciekawostka. Mikołaj uwielbia seler. Wczoraj oskrobałam sobie seler do rosołu, nie? A Mikołaj pół popołudnia chodził z tym selerem i go jadł. I ostatecznie zamiast wylądować w rosole, to wylądował w brzuchu Mikołaja. Taki surowy seler. Co robisz, kochanie? Dziękuję, Lili. Super. Bardzo dziękuję. Czy tak? Wstałeś?
co ten tata robi, Mikołaj? No, no powiem ci, Mikołaj, no ciężki żywot, no. A najgorsze dotarło do mnie, że mam jeszcze... Robi? Tak. Czy mam nie podjadać mięso? No to zjedz sobie wołowę, zrobię z kurczaka. Po prostu smaczniejsze są wołowe, ale z kurczaka też są bardzo dobre, no i Mikołaj zostawię. Lubi. No daję też sobie dziabnę. Powiedzmy, że ty bardziej chcesz niż ja. Tak, ja bardziej chcę niż ty. Kochanie, zaraz będę robiła drożdżówkę, pierogi, robię ci obiad, w międzyczasie cały czas sprzątam, obrobiłam film. I noszę cały czas dziecka naszego na rękach, bo też jest chory. Rozumiem, co są. Ja będę taki chory, za każdym razem wróci z przedszkola. To nie pierogi do przedszkola. Panie, co ci zrobić, żeby ci było lepiej? Jak to jest, że rosół jest najlepszą rzeczą na chorobę? Zawsze. I kaca, i w ogóle Panie, siedzisz na firance. Już ją wzięła. Siedziałem na niej, skoro ja cię nie wybieram. Smacznego sklepu. Dziękuję za marchewkę. Proszę. Powiedziałam Krzewi, żeby zrobił sobie inhalację. Tak mu zrobię. Po prostu. Skoro ja mam tutaj z nimi żyć, to żyjemy na moich warunkach teraz. A my jesteśmy biedni we dwójkę. Biedni. Biedna to jestem ja sama jedna. Co ci? Bo jest ciepły rosół, kochanie. Jesteś jak skazaniec. I tu jeszcze wyczeszczyk. Herbatkę ci zrobię potem, tak? Tak się ze mnie śmiejesz. Zobaczysz, będę chory bardziej. Nie będziesz chory bardziej. Wszystko jest dobrze. Dam ci węgiel, dałam ci lekarstwa, dałam ci wszystko. Dobra, chłopaki zajmują się sobą, oglądają tam jakieś sadzenie roślinek i tak dalej. A ja się zabieram za robienie drożdżówki. Fajnie było zjeść coś takiego. Mamy piątą wieczorem, więc w sam raz na kolację będzie drożdżuła. Night time, night time.